Dzień dobry, dzisiaj druga część mitów na temat średniowiecza. W pierwszej poruszyłem kilka takich najbardziej powszechnych kwestii, dzisiaj kolejne. Zaczniemy od księży i żon. I o ile celibat oczywiście był wprowadzony w kościele dosyć wcześnie, to musimy pamiętać, że przez okres średniowiecza każdy, można powiedzieć, ksiądz, który chciał mieć tą, powiedzmy to, żonę, no to miał. Żona, dzieci, to wszystko było czymś normalnym, nie było bardzo mocno piętnowane. Oczywiście reformatorzy kościoła dążyli do tego, żeby temu zapobiegać, żeby ten majątek kościelny nie był po prostu rozdzierany, rozdzielany, ale było to coś normalnego, nie było to takim tematem tabu jak w późniejszym okresie. Nie walczono z tym tak mocno, po prostu było to coś codziennego, przechodzono z tym do porządku dziennego. I o ile zakazy celibat swoje, to życie całkowicie inaczej. Idźmy dalej. Pasy cnoty. Chyba mój jeden z najbardziej ulubionych elementów mitów na temat średniowiecza. Co ciekawe, te pasy cnoty w takiej formie, jak sobie wyobrażamy, to dopiero XIX wiek. Musimy sobie wyobrazić, że celem pasów cnoty było, no oczywiście wiemy, jaki jest cel, ale jak by to chciano osiągnąć? Coś, co zakładano by kobietom, które by to obcierały je, oczywiście o potrzebach fizjologicznych już nie mówię, nikt by tego nie przeżył w dłuższym skali. Byłoby to na tyle dużym zagrożeniem i wymysłem, że po prostu zagrażałoby to życiu tych kobiet. Dlatego nie stosowano czegoś takiego. Oczywiście bano się tej zdrad, że dzieci pochodzą z innego, od innego ojca, no ale radzono sobie z tym w inny sposób. Nie stosowano pasów cnoty. Nikt nawet nie wpadł na taki pomysł, jakby zabezpieczyć tą swoją małżonkę, czy też męża, bo może też tak to wyglądało przed tą zdradą. Czyli nie było ich. Dopiero XIX wiek, czyli kilkaset lat po średniowieczu. Higiena. Nie mycie się, brud, syf. Też często tak jest przedstawiane średniowiecze. Ale średniowiecze nie było wcale gorsze od późniejszych epok, ani wcześniejszych. Sauny. Specjalne domy, w których można się było myć. To dbanie o higienę było na dosyć wysokim poziomie. Można powiedzieć, że było na wyższym poziomie niż kilkadziesiąt, kilkaset lat po średniowieczu. Wtedy wiedziano, że dbanie o higienę to jest jednak dbanie o zdrowie. No i chociaż nie było takich powiązań, jak teraz o tym wiemy, że to dbanie o higienę jest tak ważne, to jednak nie jest to okres, kiedy całkowicie nie dbano o higienę. Dbano w dużym stopniu. Później było gorzej niż w średniowieczu. Czyli kolejny mit. Dbano o higienę, no może nie w takim stopniu jak teraz. No, nawet nie ma co tego porównywać, ale jednak to robiono. Kolejny mit. Zamki, budowle surowe, bez ozdób, szare, czarne, nic niestrojone. To też jest wierutna bzdura. Uwielbiano kolorowe, jaskrawe kolory. Chciano ozdabiać, polepszać wygląd tych zamków, tych budowli. Każdy chciał, żeby to wyglądało jak najfajniej, jak najbardziej komfortowo, jak najbardziej wyróżniało się spośród innych. To, że teraz widzimy w zamkach puste ściany, nie oznacza, że tam nic nie było. Po prostu lata niestety spowodowały, że to wszystko znikło. Czy to były ozdoby, gobeliny, obrazy, futra, zbroje, broń, czy też w zwykłych nawet domach makaty, dywany, to wszystko było. Stroje też były kolorowe, jaskrawe, ozdobne. Ludzie się wtedy stroili, oczywiście ci, co mieli możliwości i pieniądze. To nie było tak, że to było surowe, wszystko zorientowane na życie w zaświatach, czy życie po śmierci. Wtedy bardzo mocno stawiano, wbrew temu, co nam się wydaje, na to, co tu i teraz. Ludzie chcieli
żeby to ładnie wyglądało, żeby się wyróżniało. I ten obraz taki jego surowego, ascetycznego życia nie jest zgodny z prawdą. Kolejna rzecz. Nic nie wiedziano o świecie. No i o ile tej Ameryki nie znano, Australii też nie, to jednak wiedza o świecie nie była aż tak mała. Znano północną Afrykę, wiedziano o Azji, no wiedziano, handlowano z Azją, z Bliskim, Dalekim Wschodem. Te kontakty z północną Afryką, a przez północną Afrykę, przez kraje arabskie, też z centralną Afryką też były, też stamtąd kupywano. To nie jest tak, że nic nie wiedziano. Nam się wydaje, że była Europa i nic poza tym. Wiedziano tylko, że jest Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy. A rzeczywistość całkiem inna. Wiedziano o Azji, o bogactwach Azji, no między innymi handlowano z nimi. Wiedziano o tej północnej Afryce. I może nie miał, ta wiedza nie była taka geograficzna jak obecnie, że tu jest taka zatoka, tu jest taki kraj, tu panują takie warunki, ale wiedziano, że tam istnieją ludzie, istnieją krainy. Między innymi właśnie dzięki kupcom. Tortury. Też ciekawe. Temat były. Oczywiście były. Wyciągano nimi, można powiedzieć, zeznania, przyznania się do winy, ale nie były takie, jak się często przedstawia, te bardzo skomplikowane, bardzo wymyślne maszyny. To już późniejszy etap. To już późniejsze lata, późniejsze epoki. Wtedy stosowano bardziej takie tortury proste, czyli na przykład podgrzać kawałek metalu i kogoś przysmażyć, włożyć stopy do ogniska i inne nieprzyjemne rzeczy, ale nie były one tak wymyślne jak później. Nie powiem, że nie tak skuteczne, bo skuteczność też na pewno była bardzo wysoka, ale po prostu nie były aż tak wymyślne, jak nam się wydaje. To dopiero później pojawiły się te wszystkie przedziwne urządzenia służące do naprawdę przerażających rzeczy. W średniowieczu robiono to równie skutecznie, ale bardzo prosto. No w ogóle w średniowieczu przekładano prostotę nad skomplikowanie. Następny mit. Kościół był we wszystkim wyrocznią. I o ile musimy pamiętać, że wpływ Kościoła był potężny, to jednak i władcy, i ludzie cały czas się nie tyle buntowali, ale też stawiali na siebie, na swój rozum. Są przekazy, że jednak ci ludzie nie byli tak do końca wierzący, nie tak chcieli bardzo wypełniać te polecenia kapłanów, że mieli swój rozum, chcieli żyć tak, jak im się wydaje, że powinni, że te ograniczenia nakładane przez Kościół nie są respektowane. Musimy też pamiętać, że ten Kościół wtedy nie był aż tak, nie chciał tak mocno wpływać na to życie ludzi. Był nie aż tak radykalny, jak w czasie reformacji, kontrreformacji. Na przykład weźmy na to, co mówiłem w pierwszej części. Walka z czarami, z czarownicami. W średniowieczu te czary były czymś codziennym, z czym przechodzono do porządku dziennego. Były, to były. Czarownica, znachorka, zielarka, tego nie piętnowano. Dopiero później rozpoczęła się nagonka, której te czary niejako miały być wyjaśnieniem na przykład ataków na heretyków, na innowierców. Dużo tu zmieniła czarna śmierć, która jednak wywróciła to wszystko do góry nogami, ale musimy pamiętać, że ten Kościół tak mocno nie ingerował. Nie był tak wielką wyrocznią i może chciał być, chciał tak no, rządzić, no, ale tak mocno go nie słuchano, jak nam się wydaje. On sobie, ludzie sobie pokiwali głowami, a robili to, co mieli zrobić. Najwyżej w ukryciu. I właściwie można by powiedzieć, że druga część się skończyła. Oczywiście tych mitów jest o wiele więcej. Może kiedyś pojawi się trzecia, jeśli zainteresowanie będzie odpowiednie. Dzisiaj dziękuję. Zapraszam na pierwszą część. Oceń, skomentuj. Wiesz coś więcej? Oczywiście sekcja komentarzy. Udostępnij, opublikuj, pokaż znajomym. Do usłyszenia, panowie.